fenomenalnym czasem Weroniki Campbell-Brown, dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej na 200 metrów. 10 sekund 76 setnych, jeden z najlepszych rezultatów w historii tej konkurencji. Oczywiście nowy rekord meetingu z lata Tretra. Przed nami bieg mężczyzn na dystansie 1000 metrów, nietypowy, nieobecny w programie czy to Igrzysk Olimpijskich, czy Mistrzostw Świata, czy Kontynentu. No ale zobaczymy tutaj też kilku bardzo dobrych specjalistów, między innymi odbiegania 800 metrów, jak Adama Kszczota i Sudańczyka Ahmeda Ismaila. Tak, 1000 metrów. Po raz pierwszy rozgrywany bieg na takim dystansie podczas 50-letniej historii meetingu z lata Tretra w Ostrawie. Nie mamy rekordzisty. Ten, który dzisiaj wygra, będzie zatem rekordzistą meetingu. Rzadko rozgrywane są biegi na tym dystansie, no ale startują w nich przede wszystkim właśnie biegacze specjaliści od dwóch okrążeń, czyli 800 metrów. No i dlatego mamy tutaj między innymi Adama Kszczota, mamy Geoffrey'a Rono, znakomitego Kenijczyka, który był czwarty na Mistrzostwach Świata Juniorów w 2006 roku. Mamy Dawida Mutułę, mistrza świata juniorów z roku ubiegłego. Adam Kszczot to, przypomnijmy, halowy mistrz Europy, brązowy medalista Mistrzostw Europy. Znakomicie pobiegł w tym sezonie w Hengelo, dystans 800 metrów. Robi regularne postępy. No i wydaje się, że jest duża szansa na to, aby znalazł się w czołówce na Mistrzostwach Świata w Daegu. No ale teraz popatrzmy na ten bieg. Gwoli ścisłości, rekordzistą świata na dystansie 1000 metrów jest Naniany, reprezentant Kenii. W 1999 roku przebiegł ten dystans w 2 minuty 11 i 96 sekundy. Na tegorocznych rezultatach na 800 metrów, bo chyba tak to trzeba odnosić, jeżeli zawodnicy biegną 1000 metrów, to tutaj przede wszystkim trzeba patrzeć na Dawida Mutułę, którego teraz widzimy biegnącego na drugiej pozycji za pacemakerem. Mutuła ma drugi wynik na listach światowych w Belem, wygrywając. Osiągnął czas minuta 44,6, a liderem światowych tabel jest znakomity mistrz świata juniorów Dawid Rudisza. Minuta 43,88. Tak. Rekordzista świata oczywiście. Wspaniałe nazwiska, jeśli chodzi o listę najszybszych w historii na 1000 metrów obok rekordzisty, jak Marek wspomniał, mistrza olimpijskiego, później z Sydney na 1500 metrów, także Sebastian Coe, Steve Krem, no a także Abubakar Kaki Khamis, świetny Sudańczyk. Tutaj mamy jego rodaka, Ahmeda Ismaila, wicemistrza olimpijskiego z Pekinu na dystansie 800 metrów. O właśnie, on na naszych ekranach, obok niego William Biłot z Kenii. Tak, grupa młodych dosyć zawodników, Biłot 90. rocznik. No i dzwonek. Ostatnie 400 metrów, nieco wolniejsze tempo narzucał Same Tangu i pacemaker. 400 metrów miało być 52 sekundy, było ponad 53 sekundy. Na prowadzeniu Ahmed Ismail, dosyć wysoki reprezentant Sudanu. Patrzymy, gdzie jest Adam Kszczot, ale poraka na razie nie widzimy. Wiemy jednak doskonale, że nasz zawodnik potrafi i lubi wyjść za pleców rywali, pokazać się dopiero na ostatniej prostej. Na razie jednak biegacze afrykańscy na czołowych pozycjach. Kibice dopingu oczywiście Jakuba Holusze, reprezentanta Czech, który biegnie gdzieś tam także w czołówce. Jest również w czołówce nasz zawodnik. No i teraz Adam Kszczot na trzeciej pozycji, a na prowadzeniu Jeff Risley, Australijczyk, wysoki Australijczyk, dosyć nieoczekiwanie ogrywa Kenijczyków. Polak walczy o drugie miejsce. Zobaczymy, czy będzie to drugie miejsce Adama Kszczota. Wygrywa Risley, a Adam Kszczot jest na drugim miejscu. Bardzo dobre, bardzo dobra postawa naszego zawodnika. Dość nieoczekiwanie 25-letni Australijczyk Jeff Risley, którego teraz widzą Państwo na swoich ekranach, zwycięża w tym biegu. No i poprawia swój rekord życiowy, bo do tej pory miał 2 minuty 17 i 35. Tutaj, jak widzieliśmy, uzyskał rezultat nieco powyżej 2 minut i 16 sekund. No więc nieoczekiwanie porażka biegaczy afrykańskich z Australijczykiem, z Adamem Kszczotem, który ukończył ten bieg na drugim miejscu. No i kto wie, czy nie mamy tutaj także rekordu Polski w tej nietypowej konkurencji. Ten dotychczas należał do Pawła Czapiewskiego, który w 2002 roku w Krakowie przebiegł ten dystans w 2 minuty 17 sekund 22. Wynik Kszczota gdzieś w granicach rezultatu uzyskanego przed już 9 laty, blisko 9 laty przez Czapiewskiego. No a tutaj Europejczycy naprawdę z bardzo dobrej strony się pokazali, bo przecież Holusza do samego końca walczył o miejsce trzecie z którymś, chyba z Biłotem. Osłabł zupełnie na
ostatnich metrach Ismail. Tak, Rono. Albo był to Rono. W tym momencie wyprzedzany przez Australijczyka. Biłot przez Adama Kszczota. Holusza, reprezentant gospodarzy Czech, walczący o trzecie miejsce z biegaczem kenijskim i go wyprzedza, więc Kenijczycy poza czołową trójką. Zwycięża Risley, drugi jest Adam Kszczot, a na trzecim miejscu Jakub Holusza z Czech. Jeszcze nie mamy oficjalnych rezultatów tego biegu. Ivan Uchov, Russia, Rusko. No i proszę Państwa, już za moment pozostaną nam tylko, właściwie jedna konkurencja pozostanie w dwóch odsłonach, dwa biegi na dystansie 100 metrów. Najpierw ta teoretycznie słabsza seria, choć chyba nie tylko teoretycznie, no bo skoro w drugiej biegnie Usain Bolt, to nie może być tak, że mało prawdopodobne, żeby ktoś w tym pierwszym biegu uzyskał lepszy rezultat od znakomitego Jamajczyka. Tymczasem triumfujący Jeff Risley, reprezentant Australii, 24-letni zawodnik, także poprawia rekord życiowy w tej nietypowej konkurencji w tym biegu. Tak jest, nowy rekord Polski na 1000 metrów, 2 minuty 16 sekund, 99 setnych. Adam Kszczot odbiera najlepszy rezultat w historii tej konkurencji Pawłowi Czapiewskiemu. Rekord życiowy Jeffa Risley, ta dwójka schodzi poniżej 2 minut 17 sekund i minimalnie William Biłot jednak lepszy od Jakuba Holuszy, choć obu zmierzono ten sam czas. Tak, no więc wszystkie konkurencje, jakie były w programie, już się odbyły, z wyjątkiem jednej, na którą wszyscy czekają. Chodzi oczywiście o bieg na 100 metrów. Będą rozgrywane dwa biegi finałowe.